had to take. Oh no. This is so hard. Welcome to Cooking with My Mother, who's afraid to come on the screen. Okay, we're back. I have like a live feeding, because look how far away. You can't even tell how far away the camera is, but just so I can see where my mother is, she's trying to hide. I have to preface, I am not the best Polish speaker. I know it. Watching through this back, like, I'm like, oh, I said that wrong. Oh, I said that wrong. But when I'm in the moment, like, you don't realize you say it wrong. So don't come at me. I am trying to be better. I don't speak to my mom in Polish every day. I should be, but I do speak to Misha pretty much in Polish, and I want to be talking to my future child in Polish. So this is just like a practice, and I need to talk to my mom more. To my dad, I talk to him in Polish because that's all he really understands. He talks with Colin in English, but I just feel weird talking to him in English. So I wish it was the same with my mother, but she knows more English than him. And yeah, that's pretty much it. Enjoy the video. This is gonna be. Here. Is someone here? It's gonna be a Polish speaking cook with my mom and I. I see a Chickie's version, and now that I think of it, you probably can't hear me well because it's so far away. Let me try to bring you in closer. Maybe this is better. Am I even in focus? Ile tych pomidorów czycze? Beautiful start to the program. Tylko mam cztery pomidorów. Colin, this is a Polish only thing. Tak, wszystkie zrobimy picore gallo pierwsze. Stresujemy cię. I mogę ci zapytać pytania, tak jak przyszłaś tu? We speak po burarsku, so we're gonna be speaking a little bit po burarsku, right? Okay, so I forgot to take. Oh no! This is so hard! Zapomniałam wyciągnąć mięso. To musimy odmrozić. Do wody gorącej wóz. Tak. Mama, jak przyjechałaś tu? Od Polski. So I don't have to talk as much. Przyjechałam samolotem, ale to było dawno temu, już nie pamiętam. I nauczyłam polskiego pierwszy, nie? Pierwszy język? Tak. Bo cię babcia babysitowała. Ale potem ty chciałaś. Poszłaś do parku na parę godzin ze mną i uczyłam się angielskiego. I potem... Do parku? Ja przy parku były takie mom and dad's lesson. Really? I thought I learned it from Polish or in TV. Yeah, you did. Nauczyłaś się trochę, ale tam już miała kontakt z dziećmi i mieliście zajęcia, malowaliście, uczyliście się literek, potem bawili. To ja nie wiedziałam. Co jeszcze? Nie wiem. Oh yeah, powiedz mi, jak wy i tata się spotkali? Spotkaliśmy się w Polsce. Ale kiedy? Bo pracowałaś dla tego taty i znałaś taty wtedy, czy nie? Znałam rodziców, taty. O, i kiedy się spotkałyście? Jak byłam na
wakacje w Polsce. No, komunię miałam w Krześnika Kuby. I gdzie spotkałeś tatę? I oni u cioci Heleny. Ale jak ty znałeś ciocię Helę? Nie znałem i no, my pojechali po list z Ameryki do przyjaciół. Był przesłany przez kogoś i poznaliśmy się dopiero przy tym. I co? Miałeś ciekawkę wtedy, w tę noc? Tym samym noc? No nie, w tym samym. To tylko przyszedł po... Nie zaprosiłam do Stelę na do izby? Nie, bo miała komunię, miała... Nie pamiętam. Gości. No, my pojechali wszyscy, tyś pojechał... Tyś no zawiózł do Maruszyny. Po listy, bo ja nie miałam za sobą. On cię... On jeździł z tą... Ja miałem ja miałem tych kart wtedy. Jaki? Malucha. Jak Fiat. Jak się kroi, to się przewraca, ja już nie od skórki, bo od tu od środka i lepiej się kroi. Okej. Okay. I powiedz mi. Dobra, co teraz z tym? Wow, a lot. Cebulę też tak, w taką kostkę? Tak. I potem lime, jak się mówi lime? Chyba lime, nie wiem. Lime. I sól i pieprz. I potrzebuję też cebulę na moje guacamole. Liść. Patrz. Tu I know, that's what I do. I teraz tak. Ja to robię. Okej, okay, powiedz mi więcej. Spotkałeś tatę w tym dniu i co się stało? What next? No i co się zaiskrzyło i na tym koniec. Co się stało? Jak tata chciał do Ameryki przyjść. Może chciał do Ameryki przyjść. I zadzwonił drugi dzień. Tata napisał list do mamy, co byśmy się spotkali na kawę. O, widzisz. List? Napisałeś list? Tak. Nie było telefonu. Ale jak wiedziałaś, gdzie mama siedzi? Siedziałaś u cioci Heli? Nie, ale to... My byli wtedy na Maruszynie, a tam on nie ma dużego adresu i na numer domu. Ale ty się... Eruś, tam ci zaraz powiedzą ludzie, bo się znają ludzie tak na wioskach. I co, zapytałaś kolegi, nie, gdzie no, Jancia siedzi? Nie, powiedziała mi kuzynka, że mama jest jeszcze panną i żeby się nią zainteresować. I napisałeś list i gdzie zostawiłeś? Na drzwi? No, wysłał pocztą. Pocztą? Ale jak wiedziałeś, że mama jeszcze w Polsce? A ja wiem. A jakby za długo poczta? No to by nie było ciebie ani Marcina. Oh my god. Jakby za długo poczta szła. I co? Mama dostała list i było tam numer telefonu, czy nie? Nie pamiętam. To co, musiałaś nową listę z pocztą wysłać? To nie był telefon jego pracy. I co, zadzwoniłaś? Nie, jak ty... Tak, zadzwoniłam. I spotkaliśmy się. I spotkaliśmy gdzie? Się w Zakopanem. W Zakopanem? W Zakopanem na kawie, ale między osobę woził Władek taksówką, nie? Władek? Byłem Władek? Nie, nie. Jak taksówką? Wujka Józka, brat. Jeździł na taksi i chyba ten, chyba on. I on co? On cię wiózł do Zakopanego? A mama jak tam cię dostała? Na wolę kupowały, pojechali, nie pamiętam was. A nie chcesz był autem? Ja wiem, że byś super przypadkiem. Ale my się tam spotkali przy tym, co to było i tam.
I gdzie w Zakopanem? Poszłyście do restauracji? No, piękny Jorkisowski, nie tak jak na Florydzie. I takie w Polsce restauracje były dobre, piękne. I'm finding out how they met. He wrote my mom a letter when she was visiting in Poland and didn't... I was like, what if she already left Poland? I said, what if she already left Poland by the time the letter got to her? And he goes, well, then there wouldn't have been you or Martin. To ile tygodnie tam siedziłaś w Polsce? 2 tygodnie? 4. 4 tak długo przyszłaś? 4-week romance. I potem co? Kiedy? Z tego 4 tygodnie, kiedy była randka? 1 tydzień? 2 tydzień? 1. Pierwszy! No może nie pierwszy, za 2 tygodnie wiesz, a może i. Tata lepiej wie. I co jeszcze? Now I'm very interested. Zanów powiedzenie się ty spotkała z panem. Okej, okay, fine. Ile jeszcze drugie? No. Ile lat czeka na odpowiedź Kolina? 2 lata. A ja 2 tygodnie. No, ja i Colin mówiłem tydzień po spotkaniu i potem nie rozmawiamy rok i potem rozmawiamy znowu. To jest wszystko na timing, jak to się mówi, na czas, wszystko się ułoży. A my rodzina? No, nie wiem, co chcesz jeszcze? Mamy guacamole. Mamy chipsy, Pico de Gallo. Musimy zrobić takie pojemniki ze serem, ze sour cream, żeby ludzie mogli... A gdzie masz te pojemniki? Sour cream, ser... I potem co? Poszliście na randkę. I potem wyjechałam, i potem przyjechałam w październiku, i w listopadzie my się ożenili. No, ja muszę wiedzieć te 3 tygodnie, co robiłyście? 2. Co dzień spotkałyście się? No nie wiem, czy co dzień, ale często, nie? Często? I gdzie poszłaś? Ty poszłaś do Bustryku, czy on poszedł do Maruszyny? Nie, i tu, i tu. To jeszcze ta, co ja cię kupiła? No. Gdzieś kupiła? Last night w Meijer. Okej, okay. Tu damy cebulę i... It's a little bottle opener, I always forget. This is actually a small... So we'll just do extras. Are they coming? I don't know. Alexa, show me the garage. We'll check. Okay. Sól i lime. Misia. Teraz musimy steak i ground beef, ale musimy poczekać. Możemy odgórzyć zawsze dać sour cream i ser do tych. I Crunchwrap Supreme mogą ludzie zrobić. Co to za misia robi? Co ona robi? Tak by chciała, co by przyszedł to więcej, to my sobie z niej właśnie. I jak tata cię widział potem? Poszłaś do Ameryki. To jak się budziłeś? No dzwonili mnie, ale nie było ani FaceTime, ani nie było wideo. Dzwoniłyście i kiedy on przyszedł do Ameryki? Jak nawet przyszedł? Wizą? Mama przyjechała do Polski, drugi raz. O, w maju byłaś i potem kiedy przyjechałaś? W October. October i już... październiku, a w listopadzie my widzieliśmy ślub. To siedziłaś jak długo tam? Tydzień po ślubie. Ale jak długo? 4 tygodnie znowu? Mm-hmm. Wow. Wow. I potem co? Żeby on przyszedł do Ameryki? Nie.
like 90 Day Fiance, kind of. I potem w listopadu. No. I tata przyjechał w maju. Next year. Oh, long time. You didn't see him? Pracowałem. Nie byłaś w Polsce? No. Czekałaś 6 miesięcy? Jaki wypadek? Jaki wypadek? A ktoś był przed. Na ciągniku. Pomiędzy jak my się spotkali, a weselem, to miał wypadek na traktorze. Jaki? Wjechał. Ale co się stało? Wjechał do wąwozu. Przewrócił się traktor z góry na dół. Pod koło Marcina. I miałeś operację jako? W szpitalu leżałem z tydzień, za 2 tygodnie. Byłeś w szpitalu? Mm-hmm. Alexa, open dining room blinds. Why? Because it's dark in there. Sorry, I didn't. Interesting, mom. Okay, come back. Okay, we'll say goodbye. Come on. We'll say goodbye. Jak polskie youtubersy robią? Dziękuję za... za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. I lajkujecie, subskrybujecie i komentujecie, komentarze pisajcie. And do następnym razem. Dziękuję. Bye.